pająki. Żyją wszędzie. W domach, ogrodach, parkach oraz fabrykach. Ich misterne sieci służą nauce. Okazuje się bowiem, że możemy za ich pomocą również monitorować zanieczyszczenie powietrza oraz jego źródła. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej już od kilku lat badają sieci pająków lejkowcowatych. Pająki i ich sieci to dość nietypowe narzędzia do badań. Skąd pojawił się pomysł na wykorzystanie właśnie ich do badań nad czystością powietrza? Pomysł wynika z moich zainteresowań badawczych, czyli wcześniej zajmowałam się biologią pająków, pracowałam na uniwersytecie, właściwie robiłam tam doktorat i zastanawiałam się, jak można połączyć właśnie badania, które są prowadzone na ochronie środowiska, z moimi zainteresowaniami. A co możemy właśnie wyczytać z tych sieci pajęczych? Okazuje się, że sieci pajęcze znajdują najlepsze zastosowanie, jeśli chodzi o związki organiczne, tak to wygląda, czyli na przykład popularny benzoapiren, który bardzo często niestety we Wrocławiu ma spore przekroczenia. Dlatego możemy właśnie dowiedzieć się, jak wygląda jakość powietrza w naszym mieście, właśnie wykorzystując sieci. Dlaczego akurat pająki lejkowcowate są wykorzystywane? To ma związek z tym, że są to największe pająki i głównie chodzi o sieć. Sieć jest po prostu sporych rozmiarów, szeroka, także doskonale się nadaje do takich badań. Co więcej, te pająki naturalnie występują w miejscach bardzo mocno zanieczyszczonych, czyli na przykład tunele komunikacyjne, jakieś takie miejsca, w których po prostu tych zanieczyszczeń jest bardzo dużo, i w miastach. Co jest zaletą, bo można je naturalnie wykorzystywać na tych terenach. Jak łapiemy te pająki? Trochę trzeba mieć wprawy, żeby je łapać. Natomiast oczywiście one tak, występują zarówno w siedzibach ludzkich, czyli na przykład w piwnicach można znaleźć, ale nie tylko. Można właśnie znaleźć pod tunelami i w różnych takich właśnie specyficznych miejscach. No ale samo łapanie tych pająków to wymaga wprawy, ponieważ one są bardzo szybkie, uciekają. Jak badamy te pajęcze sieci? Sieci badamy z wykorzystaniem już takich bardzo zaawansowanych metod analitycznych. Tutaj chodzi o głównie analizę chromatograficzną, czy ewentualnie analizy, które mają na przykład ICP, które mają na celu oznaczenie zawartości metali ciężkich. Czy w sieciach pająków możemy więcej wyczytać niż z urządzeń elektronicznych? Nie można tak powiedzieć. Po prostu sieci pajęcze są o tyle fajniejsze w takich badaniach biomonitoringowych, dlatego że są, można powiedzieć, powszechne i są bardzo tanim narzędziem. Z wykorzystaniem tej metody można badać dowolne miejsca, co więcej takie miejsca, gdzie bardzo trudno ustawić taką aparaturę, i też można robić takie badania długoterminowe. A jakie są plany na przyszłość? Chodzi o to, żeby też wprowadzić taki szerszy monitoring, nie tylko dotyczący Wrocławia, bo o Wrocławiu już sporo wiemy, dzięki temu, że te badania są na naszej uczelni. Czego dowiedzieliśmy się z badań odnośnie Wrocławia? Niestety nie dowiadujemy się niczego pozytywnego, bo mimo tego, bo mamy tylko kilka stacji, konkretnie chyba trzy, takich rutynowych pomiarów. Natomiast ja robiłam też badania w innych miejscach, no i niestety nawet te miejsca, które wydawałyby się być czyste, na przykład dzielnica Biskupin, która jest jednym z najdroższych takich miejsc, jeśli chodzi o zamieszkanie, jeśli chodzi o jakość powietrza, jest dość kiepskiej jakości. Boi się Pani pająków? Nie boję się. Całe szczęście. Nie od dziś wiadomo, że oddychanie powietrzem zanieczyszczonym m.in. pyłami azbestowymi, czy też oparami benzyny, czy sac, jest niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. Na przykład benzopiren, jeden ze związków wykrywanych podczas biomonitoringu pajęczego, przyczynia się do powstawania nowotworów piersi. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór, stanowi on aż 1/4 zachorowań.
Co roku w Polsce umiera ponad 5 tysięcy kobiet, a 17 tysięcy dowiaduje się, że jest to nowotwór złośliwy. Dlatego tak ważne są skuteczne, szybkie oraz tanie badania przesiewowe. Pracuje nad nimi profesor Krzysztof Opieliński z Politechniki Wrocławskiej. Tomograf ultradźwiękowy myślę, że będzie przełomem w badaniach medycznych, w badaniach diagnostycznych piersi, dlatego że jest to przede wszystkim technika nieszkodliwa w żaden sposób. Ultradźwięki nie powodują żadnych zmian, można przeprowadzać wielokrotnie badania. No i ma być zastosowany do badań przesiewowych. Istnieją obecnie metody badania piersi, takie jak ultrasonografia, mammografia i tomografia rezonansu magnetycznego. Każda z nich jednak ma swoje zalety i wady. W pewien sposób się wzajemnie uzupełniają, a nasze urządzenie ma służyć do takiego wstępnego badania, w którym pacjentka od razu będzie mogła się dowiedzieć, czy coś w piersi jest i czy to jest zmiana z dużym prawdopodobieństwem łagodna czy złośliwa. Zaleta urządzenia polega na tym, że każdy z trzech obrazów, który uzyskujemy za pomocą badań, przedstawia inny parametr akustyczny i każdy z tych parametrów charakteryzuje tkankę piersi i tkankę nowotworową w nieco inny sposób. Badanie trwa 5 minut, więc chcemy, żeby to służyło do badań przesiewowych. Przeprowadziliśmy badania na około 50 pacjentkach i z tych badań wynika, że w zasadzie wszystkie zmiany patologiczne, łagodne i złośliwe zostały w tych badaniach wykryte. Badanie za pomocą tego urządzenia jest nieskomplikowane i w zasadzie dla pacjentki nie ma tutaj żadnych problemów, dlatego że urządzenie wygląda w ten sposób, że jest to łoże. Pod łożem znajduje się cała elektronika i układy, które skanują pierś. Natomiast w łożu jest jeszcze otwór i pod spodem jest zbiornik z wodą podgrzewaną do temperatury ciała. Kobieta kładzie się na takim łożu, zanurza pierś w wodzie i głowica ultradźwiękowa, która ma kształt pierścienia otaczającego tą pierś, porusza się od podstawy piersi do brodawki sutkowej, skanując całą pierś i tworzy mniej więcej co 2 mm przekrój koronalny, a następnie urządzenie prognozuje czy zakolorowuje obszary, w których jest jakaś zmiana patologiczna. Lekarze są nastawieni bardzo pozytywnie. Po tych wszystkich badaniach, które dotychczas zostały przeprowadzone, rzeczywiście stwierdzają, że metoda wydaje się bardzo skuteczna. Udało się uzyskać grant duży, bo to grant na 2 miliony euro. I on jest przeznaczony na wdrożenie urządzenia, które ma nastąpić w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku ma już powstać prototyp, który jest gotowy do atestów, no i później powinno powstać urządzenie, które wejdzie na rynek. Obecnie to urządzenie, które po tych testach medycznych w Krakowie znajduje się w Olsztynie, no bo tam jest udoskonalane. Wspaniałe jest to, że jeśli uda się to zrobić, to będzie to urządzenie, które ratuje życie.